Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Mogliby Państwo zapytać, po co ta charakteryzacja? Otóż minister zgodził się na szczerą rozmowę i ta charakteryzacja jest dla jego bezpieczeństwa oraz po to, aby Państwo nie poznali, jakiego szefem jest resort. Ja również jestem ucharakteryzowany, a to dlatego, aby nie poznali mnie moi szefowie. Pierwsze pytanie. Czytał Pan to? Czytał Pan to? Tu? Nie czytał Pan. Do góry nogami jest. Pierwsze pytanie. Jest dużo głosów, że nie ma Pan pojęcia o pracy swojego ministerstwa. Proszę Pana, mi się wydaje, że ja mam wielkie pojęcie o pracy mojego resortu, ponieważ jestem człowiekiem niemłodym, mam różne doświadczenia, skończyłem szkołę, studia wyższe i po prostu znam się na wszystkim. W związku z tym na ministerstwie też się znam. Pana decyzje dotyczą kilku milionów ludzi. I ci ludzie uważają, że są one idiotyczne. Idiotyczne. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że idiotyczne jest to, co ci ludzie mówią pod adresem tego, czym ja zarządzam i moich zarządcy. Chyba jeśli jestem ministrem, to jestem mądry, wiem, co robię i nie po to jestem ministrem, żeby jakieś tam ludzie, tam ich jest tam parę milionów, mówiło, że to, co ja robię, to jest głupie. Chyba to oni są głupi, panie redaktorze. Prasa w licznych artykułach bardzo rzeczowo te decyzje jednak krytykuje i uzasadnia to. Proszę pana, wiadomo, co to jest prasa. Prasa jest głupia, proszę pana. Prasa to jest grupa kretynów, którzy dorwali się do pióra po to, żeby z mądrych ludzi robić idiotów. A przecież chyba nie są idiotami ci, co prasę czytają. W związku z tym wiedzą, że to, co jest w prasie, to jest głupie, a to, co ja mówię, to jest mądre. Przeprowadzone ostatnio badania wykazały, że 9 milionów ludzi, no przepraszam, że ja to powiem, uważa pana za chama, aroganta, osobę niekompetentną i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, po pierwsze badania. Pan wie, w jakiej sytuacji jest służba zdrowia i po co się w ogóle przeznacza pieniądze na jakieś badania, skoro są to pieniądze nasze, czyli nas, podatników. A poza tym, jeśli ktoś uważa, proszę pana, czy tam 7 milionów, czy 9, że jestem chamem, to chyba jest oczywiste, że w ogóle to są chamy, którzy tak uważają, proszę pana, ponieważ to jest chamstwo w samym sformułowaniu. W związku z tym ja uważam, że te badania są albo nieprawdziwe, albo mamy 9, co z przykrością mówię, 9 milionów chamów i głupków w naszym kraju, proszę pana. Podsumujmy tę rozmowę. Zakwestionował pan wiarygodność prasy, zakwestionował pan wiarygodność badań. Ja nie zakwestionowałem. Ja po prostu wiem, że to wszystko to jest jedno straszliwe oszczerstwo, prowokacja i arogancja z tamtej strony, tej oczywiście mniejszości. No ale również w telewizji, w której w tej chwili występujemy, pojawiły się materiały dziennikarskie negujące to, co w tej chwili pan mówi. Proszę pana. Jeśli chodzi o telewizję, to i pan, i państwo dokładnie wiedzą, że telewizja kłamała, kłamie i będzie kłamać. No tak, ale skoro występuje pan w tej telewizji, to chyba pan teraz mówi prawdę.
Skoro występuje w tej telewizji, to chyba jest jasne, że kłamie.